Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj wyjątkowy film, a mianowicie zaproszenie do udziału we wspólnym rytuale dziękczynnym dzisiaj w nocy. Jak wiecie, przed nami pełnia księżyca, a księżyc ma szczególnie dzisiaj w nocy olbrzymie właściwości magiczne. I dlatego właśnie dzisiaj, a także dokładnie prawie za miesiąc, a mianowicie w nocy z 12 na 13 sierpnia, będzie miał miejsce nasz wspólny rytuał dziękczynny. Zapraszam Cię bardzo, bardzo gorąco do udziału w tym rytuale, dzisiaj w nocy. Jak ten rytuał będzie przebiegał i jak należy się do niego przygotować? Moi kochani, pierwsza sesja magiczna będzie miała miejsce już o godzinie 18 czasu polskiego. Ja specjalnie przygotowałam te rytuały w strefie czasowej polskiej. Jeżeli ktoś mieszka oczywiście w innym miejscu, proszę sobie dostosować czas do tego czasu polskiego. A dla osób, które mieszkają bardzo, bardzo daleko od Polski i mają całkowicie inne strefy czasowe, powtórzę ten sam rytuał jutro o godzinie 9, 10, 11 i 12. Czyli można po prostu wziąć udział w tym rytuale, w tym drugim rytuale w innym czasie, w tym waszym czasie, z waszej strefy czasowej. Moi kochani, zaczynam o godzinie 18, ale tutaj proszę się nie przejmować, jeżeli macie czas dopiero o godzinie 19 czy o pierwszej w nocy, nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ ten rytuał dziękczynny przeprowadzam dokładnie co godzinę, czyli zaczynając od 18 czasu polskiego, następnie o 19, o 20, 21 i tak dalej do godziny 3 w nocy. Także na pewno każdy z Was dostosuje sobie czas, tak by był on odpowiedni. Moi kochani, ten rytuał trwa 15 minut, ale nie tutaj proszę z zegarkiem w ręce, gdyż ja zegarka nie mam. Jest to mniej więcej 15 minut umownych, czyli zaczynając punkt na przykład o 18, rytuał kończy się 15 minut po 18 lub 17 minut po 18, czy 12 minut po 18. Każdy z Was może wziąć udział w tym rytuale i jak należy się przygotować? Po pierwsze, przed samym rytuałem, jeżeli wybierasz na przykład godzinę 20, to przed godziną 20 wypijamy bardzo silną herbatę z mięty pieprzowej. Tutaj naprawdę silną, ale nie, proszę nie przesadzać, tylko taką, aby dało się jeszcze wypić. Można ją osłodzić lub nie, jak kto woli. Po wypiciu tej herbaty koncentrujecie się na tym, co chcecie dzisiaj osiągnąć, czyli za co chcecie podziękować. I przed samym rytuałem otwieramy okno albo wychodzimy na zewnątrz. Najlepiej jest oczywiście wyjść na zewnątrz i jeszcze, jeżeli ktoś może wyjść do lasu, to jest to najlepsze rozwiązanie. I teraz zaczynamy, czyli o godzinie na przykład tej 20 kierujecie swoją twarz w kierunku nieba. Czy księżyc jest widoczny, czy nie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Kierujecie twarz w kierunku gwiazd, w kierunku księżyca, jeżeli jest widoczny. I zamykacie oczy lub nie. I na sam początek witacie się magicznie ze mną, gdyż ten rytuał robimy wspólnie i na początek łączycie się ze mną energetycznie, telepatycznie, abym była medium pośredniczącym w tym rytuale, gdyż takim medium w tym rytuale jestem. I tutaj proszę się ze mną przywitać w jakikolwiek sposób, jak kto woli. Witam Pani Mario, dobry wieczór Pani Mario, jak kto woli. Z Waszymi własnymi słowami. Najważniejsze jest to, aby się ze mną telepatycznie połączyć, czyli naprawdę poczuć, że łączycie się ze mną, a następnie uzyskać ode mnie odpowiedź. I tutaj na pewno każda osoba odczuje, że to połączenie ma miejsce. Następnie witacie się z księżycem,
gdyż to dzisiaj do Niego skierowany jest rytuał. I tutaj również bardzo proszę własnymi słowami powitać księżyc. A następnie tutaj możecie korzystać z karteczki, którą przygotowaliście wcześniej, czy swoimi własnymi słowami. Dziękujecie za dokładnie wszystko, co przyjdzie Wam do głowy. To jest rytuał dziękczyny, czyli tylko i wyłącznie dziękujemy za rzeczy pozytywne w Waszym życiu, za wszystko, co jest w Waszym życiu pozytywne. Można dziękować ogólnie za zdrowie, za partnera, partnerkę, za cokolwiek. Tej nocy pamiętamy o tym, aby o nic nie prosić i w żaden sposób nie myśleć negatywnie o czymś, czego nie mamy, co kto inny ma, a my tego nie mamy i tak dalej. Wszystkie negatywne myśli są tej nocy nie na miejscu i to i w momencie rytuału, i w momencie całej nocy księżycowej dzisiaj. Dlatego proszę żadnych myśli negatywnych, tylko podziękowanie, a następnie, jeżeli podziękujecie, to jeszcze raz zamykacie oczy i dokładnie wewnętrznie odczuwacie to podziękowanie po raz kolejny. Czyli dziękujecie z całego serca, nie jest to tylko wyrecytowanie formułki, na przykład z karteczki, ale takie serdeczne podziękowanie. Następnie żegnacie się z księżycem i żegnacie się ze mną, aby nasze połączenie zostało przerwane. Tutaj każdy własnymi słowami. Gdy połączenie zostaje zerwane, możecie robić dokładnie wszystko, na co macie ochotę, gdyż rytuał z Waszej strony jest zakończony. Tutaj dla osób, które pragną wziąć udział tylko w tym rytuale o jednej godzinie, jak najbardziej, można jednak brać udział co godzinę, albo dwa, albo trzy razy, jak kto z Was woli. Każdy rytuał jest samodzielny, czyli można tylko w jednym, a można w kilku. I moi kochani, proszę nie zapomnieć, że dokładnie ten sam rytuał 12 na 13 sierpnia. Czyli jeżeli ktoś nie zdąży dzisiaj, to można dokładnie za miesiąc. O czym warto pamiętać? Jeżeli ktoś z Was dzisiaj jest w momencie jakiejkolwiek pracy magicznej z moją pomocą lub pracy samodzielnej, to ten rytuał kompletnie wystarcza. Nie trzeba dzisiaj robić żadnych innych rytuałów magicznych, ale oczywiście można. Można pisać afirmację, można stosować inne rytuały z moich książek czy całkiem inne rozmowy z aniołami. Moi kochani, jak można jeszcze wspomóc ten rytuał? To oczywiście zapalając białą lub srebrną świecę. Świecę można wcześniej namaścić olejkiem miętowym. Można również zapalić zioło mięty w kadzidełku. Można także zapalić lampkę zapachową z naturalnym olejkiem miętowym. To na tyle, wystarczy i z całego serca zapraszam do udziału w naszym wspólnym rytuale dzisiaj oraz 12 na 13 sierpnia. Na sam koniec bardzo proszę o wszystkie opinie i komentarze, czyli proszę pisać do mnie osobiście liścik taki, który opisuje Wasze dzisiejsze przeżycia w trakcie rytuału, a także co wydarzy się wspaniałego w Waszym życiu przez kolejne 14 dni. Tutaj proszę mieć oczy szeroko otwarte, bo tych sytuacji będzie dosyć dużo. I bardzo proszę o takie małe sprawozdanie, abym w kolejnym rytuale za miesiąc mogła ująć pewne energie, a także wcześniej w formie filmu poinformować Was o różnych ważnych rzeczach, o których w tej chwili nic nie mówiłam, a które Wy zauważycie z pewnością w Waszym życiu. Ten rytuał dziękczynny ma tylko i wyłącznie pozytywne skutki i oddziaływuje na wszystkie sfery Waszego życia, czyli na sferę miłości, na sferę bogactwa i sferę zdrowia oraz inne sfery Waszego życia. Moi kochani, na sam koniec dziękuję za nasze wspólne spotkanie magiczne i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, dzisiaj w nocy. Wasza Maria.